Co jeszcze było takiego? Czy to było jak nagrywasz, tak? Nie. A bo, aha, bo by z rana nie umalowane, nie wyglądacie. Tak, Miłosz, Miłosz miał lekcję online. I właśnie teraz opowiada, jak to wyglądało. I co, zadowolony jesteś? Znaczy, aha, lekcja angielskiego online właśnie. A później jak? Już starałeś się rozmawiać normalnie? Normalnie rozmawiałem już wtedy. Ale po angielsku też coś mówiłeś? No tak, ale bardziej po polsku. Znaczy on mówił po polsku, częściej. No, a ty starałeś ale się po angielsku? Mówił. No nie, to było inaczej w ogóle niż mówiłeś, że będzie. A jak? Ty mówisz, że będzie jakiś dialog, a tak naprawdę to była taka lekcja, nie wiem, o wiele lepsza niż to, co ty mówiłeś. A ja powiedziałem, że luźna będzie taka. Ale wiesz, że będzie luźna, gadał jakieś tematy, a to była lekcja po prostu. Ja myślałem, że po prostu będę gadał z nim 30 minut o niczym tak naprawdę. A i my się nie malujemy z Mają, my się nie malujemy. Nie, nie, bo rozmawialiśmy, dzisiaj rozmawialiśmy o malowaniu, z dziewczynami Miłosz się uczył, a my rozmawialiśmy o malowaniu brwi między innymi i tak dalej. Witajcie w tym nowym pięknym dniu. Rzęsy, malowanie, tak, ja na przykład sobie poprawiam. A, wczoraj wam pokazałem swoją byłą dziewczynę i ona właśnie zajmuje się tymi brwiami, robi ombre, tak zwane. Ombre. A to my jeszcze nie wiemy co to. Czyli na stałe jakby rzęsy zrobienie. Czarne, że będą cały czas. Nie trzeba ich malować, o. Tak w skrócie. No, może i fajne. No, niewygodne. Ale czarne, no, ja nie kłam osób, które nie zrobią. Przecież możesz sobie różowe zrobić, a co ty przeszkadza? Przecież możesz różowe. A ja? Jakie mógłbym sobie zrobić? Ja to mam... Nie rób sobie brwi niebieskie, nie rób sobie brwi, nie rób. Nie robisz brwi? Możesz sobie włosy pofarbować. Już miałem kiedyś, ale chcę to zrobić, no pofarbuję. Ale jaki kolor? No nie wiem, obojętnie. Różowy. Ale tak na stałe, czy tak tylko taka płukanka? Na stałe może być płukanka, obojętnie. Nie wiem. Ale zrobię sobie, tylko nie mogę się zabrać za to. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale teraz akurat lata jeden samolocik. Robi jakieś tam różne piruety. A w Piotrkowie się odbywa taka Fly Fest, czyli festiwal lotów, pokazów lotniczych. I co? No nie pojechaliśmy dlatego, że podobno jest 1000 tylko wejściówek. Gdyby mi zależało, to bym sobie załatwił tą wejściówkę, ale dużo osób jakby ze względów na COVID-a po prostu nie może pojechać. No i tak sobie gdzieś tam odpuściliśmy, żeby się tam nie pchać i ewentualnie, no nie wiem, no nie pojechaliśmy, ale impreza mogłaby być fajna, czy była fajna, tylko że po prostu oglądam ją z daleka. Lewandowski! Kłada musiałem kupić. Ale ja na kładzie nie jeżdżę. Spotkaliśmy się z kolegą, ze starym znajomym, od wielu lat się znamy, z Tomkiem, i kiedyś się spotkaliśmy, Tomek tutaj jest z dziećmi. Kiedyś spotkaliśmy się w pizzerii i teraz mówi Tomek, że nie ma życia, bo ciągle musi chodzić do tej samej pizzerii, żeby ewentualnie z nami się spotkać, tak? No, że tylko do tej. Tak jeżdżą na tych kładach? No. O kurczę. 125. Wszedłem do pracy pakować kendamy. Tych kendam już naprawdę zostało bardzo mało. Nowa dostawa będzie niedługo, ale wiesz co, przed chwilą dzwoniła do mnie mama. I powiedziała mi coś takiego, że... Czuję się głupio w stosunku do Miłosza, dlatego że Miłosz cały czas coś robi, albo jeździ, albo ogląda jakieś filmy, jakąś wiedzę zdobywa i widzę, że stara się chłopak, a ja troszeczkę w ostatnim czasie, nie wiem, w ciągu ostatnich tych 3 tygodni, mniej więcej miesiąca, tak w zasadzie, wiesz co, w zasadzie to muszę ci powiedzieć, że odkąd przestałem nagrywać codziennie vlogi, to troszeczkę spuściłem z tempa. I z jednej strony myślę sobie, że to jest dobre, że właśnie, wiesz, wyluzowałem, slow, ale z drugiej strony mówię, czasami tak jak teraz są momenty takie, mówię, kurczę, ja powinienem dawać z drugiej strony przykład Miłoszowi, żeby on był aktywny, bo on jest młody i teraz może być aktywny, ale jak widzi ojca, który, ja nie mówię, że nie jestem aktywny, ale kiedyś po prostu, wiesz, rano wstawałem, czytałem, no dużo, po prostu byłem dużo bardziej aktywny i dużo więcej rzeczy robiłem. Dobra, idę na siłownię, dlatego idę na siłownię. Miłosz sobie... Zaraz, a nie! Nie, Miłosz! To jest to, co ja mówiłem, że chyba te buty ja mu kupiłem. Właśnie. Ostatnio w jednym z odcinków powiedziałem o tym, że Miłosz od roku czasu utrzymuje siebie. I to jest prawda. I podczas nagrywania tego filmu Miłosz kupował sobie buty do szkoły, bo nie ma. I ja mówię, dobra synuś, nie będę takim złym ojcem i po prostu ci kupię. Tak, Miłosz się sam utrzymuje. Ma 14 lat i od roku czasu w ogóle go nie sponsoruje. No te buty kupiłem, tak. Ale były taniej z promocji dlatego. Dwóch par nie udźwignę, więc wziąłem te jedną parę, a później drugą, bo następnym razem przyniosę. Wiesz co, postanowiłem, że byłem troszeczkę na bieżni, 20 minut. Później troszeczkę ręce porobiłem, ale też postanowiłem, że wiesz co, dzisiaj dla odmiany zrobię nogi. Jutro gram w piłkę, niby na siłowni nie chcę robić nóg, ale może jak będą inne ćwiczenia. Wiesz, czego się obawiam? Że grając w piłkę cały czas pracują te same mięśnie. Ja mam nogi rozbudowane, ale po prostu pracują te same mięśnie. I czy czasami właśnie, chociaż nie wiem, raz na jakiś czas nie przyjść na siłownię i porobić sobie właśnie nogi. A teraz w zasadzie, teraz uda? To pokazuje, że uda ćwiczę. Tutaj. Kupiłem nowy przewód, kabel. W tej chwili jest bez żadnego przewodu, więc dźwięk jest gorszy. Ten ostatnio był taki, gdzieś tutaj się łamał i miałem problemy właśnie z dźwiękiem. A ten wydaje się taki, no i tutaj twardy, stabilny. Ten wydaje się naprawdę mocny przewód. Może to być... Smacznego. Może to być najlepszy przewód. Słuchaj synu, powiedz mi teraz tak. Jak ty mnie ostatnio na przykład widziałeś rano grającego, co ty sobie myślisz o mnie? Dzisiaj? No. Jesteś uzależniony, dzieciakiem. Dzisiaj powiedziałem tak do mamy. Widziałem jak wstałeś, co nie? Tak już tak szedłeś. Idę się przebrać. Wstaję, a ty tak. Tutaj byłeś tak. Idę się przebrać, wychodzę, a ty tak. I nawalasz. I mówię do mamy, no, a ten już przed telewizorem. Czyli nie jestem dobrym przykładem dla ciebie. Nie. Co? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No średnio, wiem o tym. Ale ci przyniosłem jedzenie, chińszczyznę. Ostatnio byłam, tylko właśnie nie pokazałem tylko, ale ostatnio zrobiłem jedzenie, wysłałem Miłoszowi chińszczyznę z ryżem. I przyleciał ze skateparku, byłem zszokowany, że przyleciał ze skateparku i na mój obiad. Smakował ci? Teraz się szokujesz, bo pierwszy raz nie zjem całego. Naprawdę nie jesz tego? Już nie mogę, nie. Bo jadłem obiad niedawno i jakoś nie mogę. I co? Jak ten? Pasują? Sprawdzę, tak. Ej, nawet kolorystycznie do tej bluzy ci pasują. No. I co, są ok? No. Stanąłem tutaj sobie koło Miłosza i mówię, poklepałem go i to jest prezent, buty ode mnie. A Kasia mówi, że Miłosz jest wyższy ode mnie. Nie, jeszcze nie. On ma, ja jestem w skarpetkach, a on ma... No stań. Nie no, co ty. Jeszcze troszeczkę. Ja mam 183? Coś takiego chyba. Czy 4? 183. Ale kto wie? W tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym. A jeszcze kupiłem Marcelowi takie maseczki, bo znaczy tak, przyłbice. Mini przyłbica. Nie wiem, gdzie to się zakłada. Na nos. Ej Milo, a weź załóż, weź. Weź to załóż. Nie, no ale zobacz. Nie. No ale zobacz tylko. Nie, nie będę tego nosił. Ale poczekaj, no zobacz tylko. Nie, nie. A ty w klasie co macie? Maseczki? Jak ty się masz, tak? No. Może wiesz, czasami można zakładać raz maseczkę, raz tą przyłbicę. Marcel jedzie na trening i Marcel już ma niebieski pas w karate. Od czerwca chyba byłem, nie, kiedy egzamin? A wiesz to nie wiem. Bo my nie mogliśmy wejść, no nie wtedy. Ja mogłem. No ty mogłeś. Schodź. Tak. No i teraz, żeby nie marnować, żeby czas był jakoś wykorzystany, to stwierdziłem, że nie wracam do domu, tylko pobawiłem się dronem, wyczerpałem baterię. Kiedyś muszę to puścić. Pierwszy raz tym dronem latałem w trybie sport, tak mi się wydaje. Po prostu działa i lata niesamowicie. Można świetne zabawy jakieś, tylko przypuszczam, że przy takich zabawach można łatwo go rozwalić, ale wiesz co? Właśnie, z tym moim dużym dronem co się stało? Jest rozwalony, koszt naprawy 1100 zł, ja go pożyczyłem, ale na szczęście, i tutaj muszę powiedzieć, że chłopak się bardzo ładnie zachował, dostałem te pieniądze na naprawę. Dostałem pieniądze na naprawę i jakby jest to w porządku, bo obawiałem się, że może być jakieś unikanie i tak dalej. Niemniej już chyba nie będę pożyczać różnych sprzętów swoich. Zobaczymy. 1100 zł naprawa. No, tak go rozbili. Ten duży dron. Po prostu gdzieś był walnięty. Płyta główna podobno poszła i tak to wygląda sytuacja. Ale jest taki pomysł, że tego może jakbym, nie wiem co z nim zrobić, bo wyszedł nowy jakiś taki dron i może bym nagrywał częściej takie ujęcia, no kurczę, może w końcu te drony, które mam, bym wykorzystywał częściej. Zobaczymy.